Witajcie, moi drodzy. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego niektóre osoby przyciągają ludzi toksycznych wręcz jak magnesy. Dużo mówimy o toksycznych osobach, o toksycznych relacjach i o ich wyniszczającym wpływie na nasze życie. Jednak bardzo często również słyszę takie zarzuty że nam się wydaje, że my tych toksyków przyciągamy. I niektóre osoby zastanawiają się dlaczego tak jest, dlaczego ja mam w swoim życiu więcej toksyków niż wszyscy inni w moim otoczeniu. Czy to ze mną jest coś nie tak, że ja przyciągam toksyczne osoby? Jakie cechy sprawiają, że jesteśmy podatni na te manipulacje toksyków? Dlaczego nie mogę stworzyć szczęśliwego związku, tylko wpadam z deszcze pod rynne? Wiele pytań takich sobie zadajemy, szczególnie w sytuacji, kiedy widzimy, że kolejna relacja nam się nie układa, że kolejny raz powielamy pewien wzorzec, który już przerabialiśmy, wiemy, że on się dla nas kończy niekorzystnie, natomiast nie potrafimy tego wzorca przerwać. I właśnie dlatego pomówimy dzisiaj o takich cechach, które szczególnie, Przyciągają osoby toksyczne, a może raczej powinienem powiedzieć, że te cechy sprawiają, że osoba toksyczna ma na nas ogromny wpływ, że taka toksyczna osoba potrafi nami manipulować, potrafi pociągnąć za odpowiedni sznurek, wywołać w nas odpowiednie emocje, żebyśmy my tak naprawdę zrobili to, co ta osoba chce. A ostatecznie i tak to doprowadzi do momentu, kiedy ta nasza relacja z osobą toksyczną i tak się rozpadnie? No bo wielu z nas po prostu takiej relacji nie potrafi wytrzymać. I właśnie dlatego uważam, że ten temat, dlaczego niektóre osoby wpadają częściej w takie sidła toksyków, wydaje mi się bardzo ciekawy. Jeżeli Was również on ciekawi, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Naprawdę warto znać cechy, które przyciągają toksyków, które toksyczne osoby bardzo często wykorzystują, bo sama świadomość tego, że mamy takie cechy lub mamy takie zachowania, które sprzyjają temu, że poddajemy się manipulacji, sama świadomość tego sprawia, że my w pewien sposób możemy chronić tą część siebie, te swoje cechy, lub możemy pracować nad tymi cechami, żeby już one w taki negatywny sposób nie przyciągały tych toksycznych osób i żebyśmy my nie byli aż tak bardzo podatni, na ich manipulacje. I zacznijmy od takiej cechy pierwszej. I chodzi tutaj o taką skłonność do tłumaczenia wszelkich takich niepokojących, a wręcz negatywnych zachowań drugiej osoby jedynie wpływem sytuacji zewnętrznej. Czyli to jest taka postawa, kiedy mówimy, że on wcale nie jest agresywny, tylko ja go sprowokowałam i naprawdę aż ciarki mnie przechodzą po plecach kiedy ktoś mówi takie zdania i bierze na siebie odpowiedzialność za zachowanie osoby toksycznej taka osoba tłumaczy tego swojego toksyka na różne sposoby przed innymi przed sobą tylko po to żeby go usprawiedliwić że to nie on jest taki zły to nie on mnie tutaj niszczy, to ta cała sytuacja sprawiła, że on mnie rani. On tak naprawdę w głębi duszy jest dobrą osobą, natomiast to sytuacja zewnętrzna sprawia, że on zadaje mi te wszystkie rany, że on mnie poniża, że on wpędza mnie w poczucie winy, czyli on nie jest w tym wszystkim winien. I tu pojawia się sytuacja bardzo podobna, jak sytuacja osób, które są związane z alkoholikami. Bo jeżeli alkoholik jest twoim partnerem, twoją partnerką, to ty bardzo często Tłumaczysz takiego alkoholika przed całym światem i próbujesz jak najdłużej utrzymać ten jego problem, ten te, te nauk w tajemnicy, a więc tłumaczysz tą osobę przed całym światem. I podobnie jest w relacjach toksycznych. Osoby ze skłonnościami do tłumaczenia toksyka, że on nie jest zły, tylko sytuacja zewnętrzna na niego wpływa, szukają wyjaśnienia właśnie poza tym toksykiem. I takie osoby próbują usprawiedliwiać tego toksyka, dlaczego on taki jest. I mamy tu szereg różnych usprawiedliwień. Pierwsze, bardzo często takie usprawiedliwienie brzmi, no bo przecież on miał takie trudne dzieciństwo, on miał tak trudne relacje z ojcem, co tu się dziwić, że jest taką osobą? Albo poprzednia partnerka bardzo go skrzywdziła, złamała mu serce, albo stracił właśnie pracę, na której tak mu zależało, więc nie ma się co dziwić, że się załamał, że teraz wyżywa się na innych osobach. Albo jest jeszcze inna sytuacja. Sytuacja, która również jest bardzo częsta, on przez ten swój nauk, przez ten nauk jest właśnie taką osobą, dlatego przez ten nauk się tak zachowuje i jak ja pomogę mu wyjść z tego nałogu, to on na pewno dla mnie się zmieni. A więc zobaczcie, że w tej sytuacji tych osób. Głównym problemem jest przejmowanie na siebie odpowiedzialności za zachowanie toksyka, czy to właśnie w takiej formie, że ja ci pomogę wyjść z tego nałogu, to już wszystko będzie dobrze, czy to w sytuacji, że ja znajdę dla ciebie usprawiedliwienie, dlaczego ty mnie tak ranisz, dlaczego ty się zachowujesz w taki sposób. Można więc podsumować takie zachowanie osoby, która szuka tych zewnętrznych przyczyn tego zachowania toksyka, że uważa, że ten toksyk jest wręcz święty. On za nic nie odpowiada, wszystkiemu winna jest sytuacja zewnętrzna. Ten toksyk jest jak taki liś na wietrze, który leci tam, gdzie ten wiatr zawieje i kieruje się impulsami, swoją przeszłością, kieruje się wpływem innych osób, ale sam nie potrafi nad sobą zapanować. I my jeszcze to wszystko próbujemy usprawiedliwić. A więc taka osoba ma wręcz postawę, która mówi: on wcale nie chce mnie skrzywdzić, to sytuacja go do tego zmusza. A więc próbujemy na wszelkie sposoby usprawiedliwić tego toksyka, tak jak mówiłem wcześniej, przed innymi osobami, ale też przed sobą. I życie w takiej iluzji bywa naprawdę bolesne, bo my tłumaczymy na różne sposoby, które nam wydają się jeszcze, że one mają jakiś sens. Natomiast jeżeli ktoś nas dobrze zna, to widzi wyraźnie, że my żyjemy w iluzji. I takie życie w iluzji, kiedy my tłumaczymy tą toksyczną osobę, osobę, która ewidentnie nas rani, jest bardzo bolesne dla osób, którym zależy na nas, czyli dla Twoich rodziców, dla Twoich przyjaciół. Oni to wszystko widzą, oni to obserwują, jak Ty cierpisz, a jednocześnie widzą, w jakiej Ty iluzji żyjesz i nie potrafisz z tej iluzji wyjść. Takie osoby widzą wyraźnie, że Ty tłumaczysz czego toksyka, te zachowania tej osoby i Ty naprawdę w to wierzysz. Te osoby z zewnątrz w to nie wierzą, bo widzą wyraźnie, jak wiele Ty trudu wkładasz w to, żeby wytłumaczyć to zachowanie toksyka. I to te osoby, dla których Ty jesteś ważna, bardzo cierpią. Bo nie wiedzą nawet, jak Ci pomóc, bo cokolwiek by do Ciebie nie powiedziały, to Ty i tak żyjesz w tej swojej iluzji, gdzie Ty tłumaczysz to zachowanie toksyka. Druga ważna kwestia, o której warto pamiętać, która przyciąga, można powiedzieć, toksyków jak magnes, to jest takie posiadanie skłonności do zagłuszania swojej intuicji i tych wszystkich sygnałów, które płyną z naszego ciała. No bo jeżeli wchodzimy w toksyczną relację, to w takich początkach toksycznej relacji ta huśtawka emocjonalna jest ogromna. Ta fascynacja drugą osobą jest często ogromna, bardzo intensywna. Jednak w wielu takich sytuacjach. Ludzie gdzieś czują pod skórą, gdzieś ta intuicja im podpowiada, to ciało im podpowiada, że coś jest nie tak. Ta intuicja ci podpowiada, że wszystko dzieje się za szybko, że za szybko się angażujesz w ten związek, że może on nie jest do końca z tobą szczery, może on nie jest taki, jak ci się wydaje, może on nie jest taką osobą, jaką próbuje przed tobą odgrywać. Widzisz te sygnały, ta intuicja ci podpowiada, twoje ciało często ci podpowiada, taki stres się pojawia, kiedy masz się z nim spotkać, ale jednak ty to wszystko próbujesz zagłuszyć. Głównie ignorujesz te sygnały z ciała, odpychasz te podpowiedzi intuicji, bardzo bardzo łatwo ci to wszystko zagłuszyć w momencie, kiedy ty cieszysz się tą chwilą, cieszysz się tymi dużymi emocjami, które pojawiły się właśnie w tej relacji, i na to czeka tylko ten toksyk, ponieważ toksyk wie, że jeżeli ty się zaangażujesz, to on będzie mógł tobą manipulować w bardzo łatwy sposób, bo on już nieraz w swoim życiu przerabiał ten schemat. Dla niego zaangażowanie, dla niego te emocje to jest coś, co jest kluczowe, bo to właśnie pomaga mu dokładnie doprowadzić cię do miejsca, w w którym on chce, żebyś się znalazła. Kiedy pojawi się duże zaangażowanie z twojej strony, wtedy on będzie mógł przejść do kolejnej fazy, a więc tej fazy manipulacji, kiedy to on będzie robił, co będzie chciał, a ty będziesz żyła trochę pod jego dyktando. I bardzo często warto tutaj pamiętać, że toksyk potrafi pociągnąć za odpowiednie sznurki, żebyś ty poczuła te emocje. Które właśnie skłonią Cię do tego, żebyś odepchnęła te swoje myśli, że coś może w tym związku jest nie tak, że coś dzieje się za szybko. On Cię karmi tymi emocjami. On wie dokładnie, co powiedzieć, co zrobić w tym początkowym etapie związku, abyś ty naprawdę się zaangażowała, bo On wie, że jak pojawi się zaangażowanie, to On już Cię ma w swoich sidłach. Trzecia rzecz, o której chcę Wam wspomnieć, jest bardzo trudna do zaobserwowania u samego siebie, natomiast my to często dostrzegamy u innych osób. I to jest sytuacja, w której niektóre osoby mają taką skłonność do komplikowania sobie życia. Takie osoby uważają, że taka stabilność jest nieciekawa, że w życiu potrzebne są duże emocje, że coś musi się dziać, bo tylko wtedy to życie ma smak. I wchodzenie w trudny związek dla takich osób jest również pewną misją. Takie osoby wchodzą w taki związek bardzo często nieświadomie, ale z takim przekonaniem: że ja cię naprawię, ja ci pomogę. Ja cię uratuję przed samym sobą, a więc wchodzą w ten związek, który wiedzą w pewien sposób, że będzie trudny, ale oni wchodzą z misją uratowania tej osoby. I bardzo często jest to związane z przeszłością tej osoby. Taka osoba odgrywa pewien wzorzec. Bardzo często nieraz już go powielała i nie potrafi z tego wzorca się wyrwać. I ten wzorzec często jest związany z naszą historią, związaną z naszą rodziną. Bo przykładowo, jeżeli twój rodzic, Miał problem z alkoholem, to możesz mieć tendencję właśnie do wchodzenia z taką misją zbawienia kogoś w tej relacji, w tym związku, ponieważ ty chcesz uratować tą drugą osobę, bo odgrywasz coś, co było ci dobrze znane. Dla innych osób może być to trudna relacja, toksyczna relacja, jednak ty przez swoją przeszłość potrafisz w tej relacji się odnaleźć i wydaje ci się, że możesz tą osobę uratować. Prawda jest jednak taka. Że jeżeli wchodzisz z takim nastawieniem w związek, że coś się musi dziać, że ty komplikujesz to swoje życie, bo tylko w takich komplikacjach potrafisz się odnaleźć, to niestety poświęcasz tutaj siebie, swoje zdrowie psychiczne, aby uratować kogoś innego, jednak ty powielasz tylko pewien wzorzec, nie uratujesz tej osoby, nie uratujesz również siebie. Ta, ta relacja znowu się zakończy, podobnie jak poprzednie relacje, które były zgodne z tym odgrywanym wzorcem. Tutaj niestety ciężko się wyrwać, aż do momentu, kiedy my sobie nie uświadomimy, co my tak naprawdę robimy w tej toksycznej relacji, że my próbujemy przepracować w taki niezdrowy, niedojrzały sposób pewne schematy związane z naszym dzieciństwem, pewne schematy związane z naszą przeszłością, że my próbujemy kolejny raz sobie pokazać, że tym razem nam się uda, tym razem kogoś uratujemy, tym razem komuś pomożemy. Natomiast to nigdy nie kończy się dobrze. Kolejna cecha, która może sprawić, że ty jesteś bardziej podatna na wpływ osób toksycznych, związana jest z tym, że zadowalasz się takimi ochłapami miłości. Jest to sytuacja, w której ty akceptujesz życie w związku, w której nie masz żadnej mowy o takiej równowadze. On jest święty, ten twój partner. On ma zawsze rację, a ty to jesteś ta głupiutka, ta naiwna, ta, która musi się cieszyć każdą, nawet najmniejszą taką, takim najmniejszym lepszym momentem i to on decyduje, kiedy cię tym lepszym momentem obdarzy. To on decyduje, kiedy ty będziesz szczęśliwa, a kiedy będziesz smutna. W takim związku nie jesteś skazana na jego kaprysy, na jego zachcianki, na jego nastroje, na jego impulsy. Po prostu twój nastrój. I twoje życie zależy od jego kaprysów i humorków. I w takim związku, w którym nie ma równowagi, ty godzisz się na to, żeby pełnić taką rolę osoby żyjącej w cieniu. To on może robić wszystko, natomiast ty masz ściśle określoną rolę. Te zasady, które on ustala, dotyczą ciebie w tym związku, natomiast on nie musi się kierować żadnymi zasadami. I ten przykład, ta cecha bardzo często również jest powiązana niestety z naszym dzieciństwem i z pewnymi wzorcami, które w tym dzieciństwie się pojawiły. I chodzi tutaj o ten chłód emocjonalny, o ten dystans albo rodziców, albo jednego z rodzica, który nauczył cię cieszyć się takimi małymi promykami nadziei, takimi małymi oznakami, że jesteś akceptowana, że ten rodzic cię zauważa. A więc dla ciebie te ochłapy są kluczowe, te ochłapy są najważniejsze, bo sam każdy taki malutki, pozytywny gest, który ja to nazywam tym ochłapem miłości, odczytujesz jako coś ważnego. A więc ty sama to wyolbrzymiasz. Każdy ten najmniejszy, drobny gest dla ciebie dużo więcej znaczy, niż on znaczy w rzeczywistości. I ty to wyolbrzymiasz i karmisz się tym, że ta osoba jest dla ciebie dobra. Jednak w rzeczywistości to są tylko ochłapy miłości, mogłabyś zasługiwać na coś więcej, natomiast tutaj głównie chodzi o to, żeby zauważyć ten swój problem, że ta relacja nie ma tutaj równowagi, że ty tak wiele poświęcasz tej osobie, natomiast ona daje ci tylko ochłapy miłości, z których ty dodatkowo się jeszcze cieszysz. Kolejna cecha, która buduje taką naszą po, podatność na wpływ osób toksycznych, myślę, że Was nie zaskoczy, bo jest to cecha, którą wymienia się najczęściej też właśnie w sytuacji podatności na osoby toksyczne i chodzi tutaj przed taki, o taki lęk przed samotnością, od lęk przed odrzuceniem. Tak jak mówiłem, lęk przed samotnością, lęk przed odrzuceniem wręcz jest porównywalny z takim dużym bólem psychicznym i fizycznym. Kiedy zobrazujemy sobie mózg osoby, która właśnie czuje ten lęk przed odrzuceniem, Odrzuceniem, to ona cierpi, ten jej mózg cierpi na podobnym poziomie niż doświadczając naprawdę dużego bólu fizycznego. A więc taka osoba, która boi się odrzucenia, boi się samotności, ma taką postawę, że lepiej być w jakimkolwiek związku niż żyć samotnie. Taka osoba ma postawę znany wróg, znane zło, i w ten sposób próbuje sobie tłumaczyć, dlaczego tak długo żyje w toksycznym związku, dlaczego godzi się na tak podłe traktowanie i dlaczego nie spróbuje zrobić niczego, co może sprawić, że to jej życie się poprawi. Taka osoba akceptuje znane zło, ponieważ i tak bardziej boi się odrzucenia, boi się samotności, niż życia w tak skomplikowanej, trudnej, wyniszczającej relacji. I niektórzy z nas naprawdę mają ogromną skłonność do tego, żeby godzić się na wszystko: na poniżanie, na przemoc, na całkowitą kontrolę z tej drugiej strony, tylko po to, aby utrzymać ten związek, tylko po to, aby nie doświadczyć tego odrzucenia, tylko po to, aby nie mierzyć się z życiem w samotności. I tu możecie być pewni: toksyk wyczuwa waszą desperację i on potrafi to wykorzystać na waszą niekorzyść. Kiedy toksyk poczuje, że ty żyjesz z taką postawą, że ja nie mogę żyć bez ciebie, on to będzie bezwzględnie wykorzystywał, bo to daje mu najsilniejszy sposób do manipulacji tobą. A więc on stale wpędza cię w takie poczucie, że jeżeli ty zaczniesz się stawiać, jeżeli ty będziesz próbowała zawalczyć o siebie, to on od ciebie odejdzie. A wie, że dla Ciebie to jest największy strach, największy lęk, to poczucie odrzucenia, to poczucie życia w samotności i toksyk, pokazuje Ci, ja od Ciebie odejdę, a Ty sobie z tym nie poradzisz. I dlatego on może w tym związku robić, co chce, a Ty tak bardzo za wszelką cenę próbujesz ten związek toksyczny utrzymać. I jest jeszcze jedna cecha, o której chciałbym Wam powiedzieć, która również sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na wpływ toksycznych osób. I chodzi mi tutaj o taką skłonność do zbyt szybkiego otwierania się przed innymi. I to jest szczególnie niebezpieczne w sytuacji, kiedy Ty otwierasz się przed tą osobą, ale ta osoba nie daje nic w zamian nie otwiera się przed Tobą. A więc kolejny raz mamy tutaj do czynienia z taką relacją nierównowagi. Ty mówisz tej osobie o, o sobie. O, o swoich problemach, o swoich emocjach, o tym, co przeżyłaś. Natomiast ta osoba jest przed tobą skryta. Ty nie wiesz za wiele na temat tej osoby, a on coraz lepiej cię zna, bo ty się przed nim otwierasz. I właśnie dlatego on może tobą manipulować, bo wie, za jakie sznurki pociągnąć, wie, gdzie wbić tą szpileczkę, żebyś ty to naprawdę poczuła, a ty nie potrafisz się przed tym bronić, bo po pierwsze nie znasz go, a po drugie, ty masz poczucie, że on przecież tak dobrze cię zna. Więc to coś musi znaczyć, że jak on cię tak dobrze zna, no to jednak jest to jakaś szansa na ten związek. I ty sama wpędzasz siebie właśnie w takie poczucie, że ten związek ma sens, bo otwierasz się przed tą osobą. Bez względu na to, że ta osoba nic o sobie nie mówi dla ciebie. I tu wymieniłem kilka takich cech, które sprawiają, że jesteśmy bardziej podatni na wpływ osób toksycznych, na ich manipulacje, na to, jak oni mogą podle nas traktować, a my i tak próbujemy utrzymać ten związek. Pytanie jest jednak takie: jak chronić się przed takim toksykiem? Jak chronić się w sytuacji, kiedy odkryjemy w sobie takie cechy, które sprawiają, że jesteśmy bardziej podatni na osoby toksyczne? Bo na związek z, osoby, z osobami toksycznymi, z manipulantami, są najbardziej narażone osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości. I to właśnie nad poczuciem własnej wartości warto pracować w pierwszej kolejności, jeżeli masz poczucie, że przyciągasz osoby toksyczne, manipulantów jak magnes, jeżeli czujesz, że powielasz pewne wzorce. Zastanów się nad swoim poczuciem własnej wartości, bo Twoje poczucie własnej wartości może być zniszczone, zrównane z Ziemią, na przykład przez Twoją trudną sytuację w dzieciństwie, na przykład przez wiecznie krytykujących rodziców. Równie dobrze Twoje poczucie własnej wartości może być zrównane z Ziemią, jeżeli masz w swojej przeszłości jakiś bardzo burzliwy związek, bardzo trudne rozstanie, że Ty kogoś kochałaś całym sercem, a ten ktoś Cię zranił, zdradził, i po prostu Ty nie możesz podnieść się po tym związku, a więc twoje Twoje poczucie własnej wartości no, nie istnieje. Dlatego wchodzisz w kolejne związki z takim właśnie poczuciem własnej wartości i pozwalasz na to, żeby ktoś traktował cię z góry, żeby ktoś decydował o twoim życiu. Kolejna rzecz, która może sprawić, że twoje poczucie własnej wartości jest tak niskie, to jest życie w środowisku osób, które na każdym kroku pokazują ci, jak ty niewiele znaczysz. Jeżeli nie wyrwiesz się z tego środowiska, prawdopodobnie nigdy twoje poczucie własnej wartości nie wzrośnie, bo ci ludzie na każdym kroku będą podcinać ci skrzydła i pokazywać ci jak niewiele znaczysz. I właśnie dlatego warto zobaczyć, zastanowić się, na jakim poziomie jest moje poczucie własnej wartości, ale też co spowodowało, że to poczucie własnej wartości jest właśnie na tym poziomie. Czy to sytuacja zewnętrzna, czy moja przeszłość, czy moja historia rodzinna, czy może osoby, którymi się otaczam wpływają na moje poczucie własnej wartości. I naprawdę warto Pracować nad tym poczuciem własnej wartości i nad takim bardziej realnym spojrzeniem na świat. Bo zobaczcie, co się dzieje w sytuacji osób, które mają niskie poczucie własnej wartości. Takie osoby krytykują sami siebie, wpędzają siebie w poczucie winy. Takie osoby z niskim poczuciem własnej wartości wypominają sobie ciągle jakieś przewinienia, jakieś błędy i oceniają samych siebie dużo gorzej niż jest w rzeczywistości. Dodatkowo, jeżeli Ty masz poczucie własnej wartości na bardzo niskim poziomie, to wydaje ci się, że wszyscy inni są mądrzejsi, lepsi, że są bardziej atrakcyjni, że ogólnie mają lepsze życie i w pewien sposób podporządkowujesz się tym osobom, bo skoro twoje poczucie własnej wartości jest takie niskie, we wszystkich innych osobach widzisz kogoś lepszego od siebie, to więc uważasz, że musisz się podporządkować tym osobom. I właśnie dlatego warto budować swoje poczucie własnej wartości, żeby spojrzeć bardziej realnie na świat, żeby sobie powiedzieć, to nie jest tak, że ja jestem ta najgorsza i to nie jest tak, że ci wszyscy inni są takimi ideałami, że ci wszyscy inni są tacy wspaniali. Chodzi o to, że mając odpowiedni poziom poczucia własnej wartości, ty lepiej oceniasz siebie, ale też w bardziej realny sposób oceniasz inne osoby i dzięki temu możesz być bardziej odporna na wpływ tych osób. Bo pamiętaj, że osoby toksyczne wiedzą, jak zagrać na twoich emocjach, wiedzą, co ci powiedzieć, co zrobić, aby cię zmanipulować. Te osoby dobrze znają różne techniki manipulacyjne, a więc jeżeli twoje poczucie własnej wartości jest na niskim poziomie, ty bardzo szybko możesz być uległa takim osobom toksycznym, takim manipulantom. I teraz jeszcze kilka rad na koniec. Jak ogólnie przestać być tym magnesem na osoby toksyczne? Pamiętaj, żeby nie ignorować swojej intuicji, żeby słuchać tych sygnałów z ciała, ale żeby to zrobić, trzeba po prostu się tego nauczyć. Trzeba przestać zagłuszać te sygnały z intuicji, sygnały z ciała i nauczyć się słuchać samego siebie. Warto też zapamiętać, żeby inwestować w relacje, które budujesz, coraz więcej otwierać się przed osobami, budować zaufanie z tymi osobami, jeżeli widzisz, że ta druga strona robi to samo, że również inwestuje, że również otwiera się przed Tobą, że również daje Ci poczucie zaufania. Że po prostu budować relacje w taki równy sposób, a nie że ty skaczesz na głęboką wodę, zakochujesz się, angażujesz się w pełni, natomiast widzisz ten chłód emocjonalny, ten dystans tej drugiej osoby i to, że ta druga osoba nic nie daje z siebie. Bo w takiej sytuacji zawsze będzie nierównowaga, która może być wykorzystana na Twoją niekorzyść. No i na koniec podkreślam jeszcze raz: naprawdę popracujcie nad poczuciem własnej wartości, bo to jest trochę taka Wasza tarcza ochronna. Która zabezpiecza Was przed wpływem osób toksycznych, przed wpływem osób, które mają skłonności do manipulacji? Dajcie znać, czy ten temat Was interesuje, czy jeszcze przygotować jakieś materiały na temat osób, które trochę przyciągają do swojego życia takie osoby toksyczne. Czy jeszcze chcielibyście wiedzieć więcej na temat tego, jakie cechy warto u siebie zaobserwować i nad nimi popracować, żeby być trochę bardziej odpornym na osoby toksyczne. Dajcie też znać, czy widzicie te cechy u siebie, które dziś opisałem, albo u osób z waszego otoczenia. Czy rzeczywiście tak jest, że te cechy sprawiają, że jesteśmy bardziej podatni na osoby toksyczne?